Witamy w kolejnym odcinku Bookmachera. Dzisiaj naszym gościem jest Marta Krajewska, autorka książki Idź i czekaj mrozów, wydanej niedawno, kulturoznawczyni i pasjonatka kultury Słowian. Debiutowałaś opowiadaniem Daję życie, biorę śmierć, które zostało opublikowane w czasopiśmie Nowa Fantastyka. I chciałabym zapytać, jak zaczęła się Twoja przygoda z pisaniem? Jak zaczęłaś pisać książki i co Cię jakby w tym zainteresowało i dlaczego akurat taka tematyka tych opowiadań i książek, czyli blisko związana z kulturą Słowian, jest Ci bliska? Ja jestem takim klasycznym przypadkiem człowieka, który pisze od zawsze. Gdzieś jako dziecko już zaczęłam coś pisać, miałam jakieś zeszyty, gdzie pisałam bajki, robiłam ilustracje. Niestety już nie mam, to jest strasznie żałuję. No i to było takie, to jest takie hobby od zawsze, taka już po prostu część mnie, jak nawet przestaję pisać na jakiś czas, bo życie mnie na przykład bardzo pochłania, albo się zakocham, albo cokolwiek, to i tak zawsze do tego wracam. No i zawsze to były raczej takie historie osadzone gdzieś w jakichś wiekach wczesnych, jakieś tajemnice, przygody. A to, żeby to była taka klasyczna słowiańszczyzna, czy tam bardzo inspirowana słowiańszczyzną, to dopiero właściwie w 2009 roku, bo miałam taką pasję zwiedzania zamków polskich. I pewnego pięknego dnia przyjechaliśmy z mężem na turniej rycerski w Dębnie. No i tam był przekrój wszystkich właściwie, przekrój wszystkich czasów. I zakochaliśmy się jakoś tak w tych wczesnych Słowianach, wcześniakach. I tak jakoś potem poszła, ponieważ ja wtedy byłam w trakcie pisania Idź i czekaj mrozów, to jakoś tak nagle przyszedł mi pomysł, że skoro już zaczęłam się interesować tą rekonstrukcją historyczną i tymi czasami, tą demonologią, to dlaczego po prostu nie uczynić tego świata właśnie dokładnie takim? Coraz więcej czytałam, coraz więcej wiedziałam, więc w końcu w którymś momencie zaczęłam przebudowywać ten świat gruntownie. No i o ile wątki pozostały te same, główne wątki, no to dorzuciłam dużo inspiracji, które wyczytałam w różnego rodzaju książkach, bestiariuszach. No i tak właśnie powstała cała ta mieszanka, która jest Wilczą Doliną. Mhm. Czy kulturoznawcza wiedza była Ci jakoś pomocna w konstruowaniu tej historii? Mówi się, że wszystkie te historie dawne i legendy cały czas powtarzamy i cały czas sobie opowiadamy. Czy jest taki sposób myślenia Ci bliski? Myślę, że to są zawsze te schematy. Mamy jakieś tam schematy, którymi żyjemy. Takie książki właśnie typu Idź i czekaj mrozów to są takie bajki trochę dla dorosłych, czyli to są te motywy, które gdzieś z dzieciństwa mamy już w sobie. Bajki chociażby o czerwonym kapturku, czy tą bajkę o topielcu, która jest tutaj inspiracją do jednego z wątków. To ja pamiętam z takiej starej książki, którą miałam w domu u Złotego Źródła. I ta historia mi się po prostu przypomniała, kiedy zaczęłam czytać o słowiańszczyźnie, o tych wszystkich demonach, że ja przecież znam takie historie. Gdzieś w dzieciństwie one były mi opowiadane, były mi czytane. A co do samego kulturoznawstwa, no to myślę, że na pewno nabyłam jakiejś tam metodologii działań. No i nie ma się co oszukiwać, no nie jest to książka historyczna. Nie jestem historykiem, nie jestem archeologiem, jestem kulturoznawcą i to widać po prostu w tej książce, że to, co mnie najbardziej jakby kręci w tym wszystkim, to jest właśnie ta kultura, a nie na przykład historia Polski czy jakieś odkrycia archeologiczne. Mam taki nawet mały kompleksik na tym punkcie, że to jest wiedza, której nie ogarniam, więc się to po prostu nie bawię. Ja zostawiam to mądrzejszym ode mnie, natomiast samą kulturą i tą warstwą mitologiczną bardzo chętnie się bawię. Specjalnie dla naszych widzów przygotowaliśmy konkurs. Opowiesz o konkursie? Przygotowałam dla Was, moi drodzy sąsiedzi, krajkę, którą własnoręcznie utkałam, z pięknym wzorem w jednym z moich ulubionych kolorów. Chętnie się z Wami nią podzielę w zamian za odpowiedź na jedno pytanie. W jakim tomie, w jakiej antologii ukazało się moje pierwsze debiutanckie opowiadanie, opowiadające o chłopcu wychowywanym przez samotnego ojca? Dla rozwiązania konkursu nastąpi tuż po premierze ostatniego fragmentu naszego wywiadu. Zapraszamy do oglądania programu Bookmacher i do śledzenia profilu autorskiego Marty Krajewskiej na Facebooku. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie z Martą Krajewską za tydzień.